Witam serdecznie w tym drogim imieniu Pana Jezusa Chrystusa. 4 stycznia. Rzecze mu Jezus, idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, które mu rzekł Jezus i odszedł. Czytamy w Ewangelii Jana, 4 rozdział, 50 wiersz. Wszystko, cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Czytamy w Ewangelii według świętego Marka, 11 rozdział, 24 wiersz. Bywają przypadki wymagające od nas określonej modlitwy. Módl się wtedy tak długo, aż uwierzysz Bogu i będziesz miał pewność, że możesz z góry podziękować za wysłuchanie twojej prośby. Jeśli nie otrzymałeś natychmiast jasnej i wyraźnej odpowiedzi, niech w twojej dalszej modlitwie nie pojawią się wątpliwości, iż otrzymasz to, o co prosiłeś. Modlitwa, w której kryje się zwątpienie, zamiast pomóc, stanie się przeszkodą, bo wkrótce poczujesz, że wiara twoja osłabła albo całkiem uleciała. Powód do tego rodzaju modlitwy nie pochodzi od Ducha Świętego, lecz od nas samych, a może i od szatana. Jeśli Pan zwleka z odpowiedzią na naszą prośbę, nie grzeszysz, jeśli ją powtórzysz, lecz czyń to z wiarą. Wystrzegaj się modlitwy, która mogłaby osłabić twoją wiarę. Nic tak nie wzmacnia wiary, jak pewność, że otrzyma się odpowiedź. Wiara daje nam możliwość dziękowania z góry za wysłuchanie modlitwy. Modlitwy, które gaszą wiarę, odrzucają jednocześnie otrzymaną od Boga obietnicę zawartą w Jego Słowie i nigdy nie usłyszysz tego cichego tak, które On szepcze twemu sercu. One świadczą o niepokoju naszych serc, a niepokój jest objawem niedowiarstwa odnośnie otrzymania odpowiedzi. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy. Czytamy w liście do Hebrajczyków 4:3. Modlitwa, która gasi naszą wiarę, rodzi się zwykle z tego, że koncentrujemy naszą uwagę na przeszkodach, a nie na obietnicach Bożych. Abraham nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje. Nie zwątpił z niedowiarstwa, czytamy w liście do Rzymian 4:19-20. Czuwajmy i módlmy się, żeby nie dosięgło nas pokuszenie, abyśmy własnymi modlitwami nie gasili w sobie wiary. Wiara nie jest uczuciem ani funkcją rozumu, jest mocnym zaufaniem słowu danemu przez Boga. Początek niepokoju świadczy o zanikaniu wiary, zaś początek wiary rozprasza wszelki niepokój. Nigdy nie nauczysz się wierzyć w szczęśliwych chwilach swojego życia. W spokojnym czasie Bóg daje nam obietnicę, następnie swoje przymierze z nami potwierdza wielkimi i łaskawymi słowami, a potem przygląda się, na ile mu wierzymy. Nie stawia przeszkód kusicielowi, a pokuszenie podważa wszystko to, o co on powiedział. Właśnie wtedy objawia się stopień naszej wiary, która zdobywa nam cudowną koronę i staje się możliwe, byśmy podobnie jak apostoł Paweł podczas burzy na morzu wśród żrących, przestraszonych podróżnych mogli zaufać. Ufam Bogu, że tak będzie, jak mi powiedziano. Dzieje apostolskie 27-25. Serdecznymi pozdrowieniami.